Rząd i opozycja mają bardzo konkretnie wytyczone zadania. Oczywiście jest to przekonanie idealistyczne. Widać przy wyborach, nawet municypalnych w Wielkiej Brytanii, w jaki sposób rzeczywiście bardzo ostra walka polityczna na bardzo płytkie, emocjonalne argumenty występuje. Ale gdzieś pomiędzy nie ma kryzysu konstytucyjnego, nie ma pewnego rodzaju zagrożeń funkcjonowania instytucji, czy też dysfunkcjonalności systemu. Jeśli w Polsce tego typu dysfunkcje w odczuciu społecznym występują, tu warto by zapytać socjologów czy socjologów prawa, to myślę, że zadaniem ludzi nauki jest odpowiadanie na pytanie, dlaczego tak się dzieje, i próby wypracowywania jakichś rozwiązań, także na przyszłość. Generalnie pokusy są znane i owe dysfunkcje, jak się wydaje w odczuciu społecznym, bardzo często występują. Przepraszam za trywialność, ale jeśli wyszlibyśmy na przystanek autobusowy, to prawdopodobnie przeciętny przechodzień stwierdziłby, że prawo jego zdaniem w Polsce jest złe. I jeżeli tak jest, to powstaje oczywiście kwestia, dlaczego wiele osób, wiele środowisk, wiele grup nie identyfikuje się z tego typu systemem, czy uważa, że system ten należałoby zmienić. To, proszę Państwa, już kończąc, powoduje wciąż konieczność tego typu dyskusji. Powoduje konieczność budowania konstytucjonalizmu, jak sądzę, bez konieczności zmiany konstytucji. Powoduje konieczność współdziałania różnorakich grup, lobbies, jak mawiał jeden z nestorów naszego wydziału jeszcze w latach 70. I stąd też rola Sądu Konstytucyjnego. Pana rektora Tomaszewskiego, podsumowanie naszej konferencji. No właśnie, szanowni państwo, ja miałem za zadanie podsumować konferencję i chciałem podejść poważnie do zadania i przygotowałem długą listę problemów, ważnych problemów, które tutaj były poruszane, ale chcę także poważnie traktować osoby, które są na sali i po prostu uważam, że nie będę takiej listy przedstawiał. Może poza jednym punktem, który wydaje mi się ważny na przyszłość dla nas, dla środowiska akademickiego, pan profesor Rzepliński sugerował, że powinniśmy prowadzić stale taką debatę na temat prawa, stosowania prawa. W Polsce sugerował, żeby to robiły wydziały prawa poszczególnych w Polsce uczelni, więc myślę, że to jest jakby też dobre podsumowanie naszej konferencji. Nie chcę tego robić, dlatego że po pierwsze zrobił to świetnie pan profesor Bosiacki, tu już wiele więcej nie ma do dodania poza szczegółami, o których była mowa, ale także dlatego, że planujemy publikację wszystkich wystąpień i głosów dyskusji, w związku z tym będzie można o tym jeszcze raz przeczytać. Natomiast to, co ja powinienem zrobić, to przede wszystkim podziękować osobom, które brały udział w konferencji, naszym panelistom, osobom prowadzącym panele, osobom, które wprowadzały dzisiaj do dyskusji, w szczególności tutaj panu sędziemu, który jeszcze został prezesowi, który został jeszcze na sali, panu profesorowi Zdzienickiemu. Chciałem także podziękować państwu za to, że byliście z nami na tej konferencji, za to, że słuchaliście, byliście aktywni, no i że dotrwaliście razem z nami do końca. Bardzo dziękuję i zamykam konferencję.